Nie, Zygmunt, to są jakieś plotki, ja w ogóle nie wiem. Ja nie wiem, o co chodzi, mnie tu nie było. Nie no, żartuję. Tak, prawie żeśmy do czwartej siedziały. I jak ci się podobało? I jak ci się podobało? Zobacz, tu skrzynce mamy, zobacz, tylko trzeba zbudować. Cześć, Raven! Dla zwierzątek. No, ja tam wrzuciłam do stołu. Gdzie? Tu, rzeczory do zbudowania. Na dole są. Czekaj, impregnowane drewno. No, ktoś mi drewno zajumał, nie? Co? Ktoś mi drewno zajumał, ja tu zostawiłam drewno do przebudowania, do przerobienia. Ja teraz włożyłem tu drewno trochę. Ja tu zostawiłam specjalnie przedmioty, były cegły, ten, obrobione drewno i wzmocnienia żelazne. Pewnie biciuk za to. Ja potrzebuję obrobione drewno, tylko nie wiem, się robi. Jest chyba drewno, nie? No tu wrzucasz i się po prostu przerabia. I biciuk widzę, powycinał wszystko. Jak tutaj przyszedłem, to wycinał. Się robi ten. To, że te wzmocnienia się robią cały czas. Normalnie ubić to mało. Dobry. Cześć, Widziuks. Ty, Juma nie śpi, co? Że ten... Wykorzystałeś te wzmocnienia metalowe, które tu były zostawione w stole? Stolarza? Żelazne? No. Metalowe wzmocnienia, tak to się nazywa. Chyba, nie albo wiem. Żelazne. Żelazne. No. Pamiętam, że coś brało, ale... Mało tego było właściwie. No bo ja tu zostawiłam na to stanowisko dla zwierząt. Czekałam na cegły. A to się robią akurat, bo ja tam wsadziłem też, żeby się zrobiły. A kora mogę parę jest odpać. Też u nas, nie wiem, czy ci potrzebna, to jest tam. Zastanawiam się, czemu to nie chce iść. Drewno. Czemu się to nie chce przerobić? Bo ogólnie pisze, że korę można zdobyć, jak się obrabia drewno, a kurczę, nic nie dostaje. Właśnie chcę zrobić, obrobić drewno. Tu powinno być, no drewno leży i nie wiem, czemu nie da się tego zastartować. Oho. A dobra, bo trzeba było wybrać. Brawo, ja. Potrzebuję 10 innego drewna. No ja wstawię wszystkie, niech się zrobią, bo mi to jest potrzebne też do tego dla zwierzaków właśnie. I właśnie potrzebuję kory i nie mogę jej zdobyć. Od zwierzaków jest potrzebne tylko drewno. Słońce dlatego większego do oswajania. A, tej większe chcę zrobić. Tak, tak. O, i miski, i wilki widzę. Bo super. Co, zablokowałem windę i ja chciałem tej windę zrobić w dół nam. Tutaj zaraz będzie skrót po prostu zrobić jakiś. Cześć, Pingosiu! To w prawo nie wiem, czy tam widziu schodziłeś. Tam jest przepaść i tam tak to się naokoło łazić, nie? No. Jest Eru i jest tylko windę w dół. Źle ich słyszycie? I w dół, tylko i tyle. Nie wiem, czy to działa w ogóle. Co Ola mówiłaś? Nie, dziewczyny was źle słyszą, więc czekaj. Przecież mówię. Ja na tym podgłośnie. OBS-a podgłośnie. Widziuksa słychać dobrze, Eru cicho. Okej. Okay. To musisz mówić głośniej. Sztabki 30 sztabek. Wyraźniej. Tak powinno być trochę lepiej. Oj, ciemno się zrobiło. Ciemno. Ciemno, Józka słyszy.
śmiało. A? Ciemno. O nie! Świeczka daje mało światła w ogóle, nie? No. Tak, już live po wczorajszym. Kto mi zabrał ten już ten drewno? Ja nie. Ja tam wstawiłam więcej. Chwilę było drewno, 8 było sztuk, już jest 2. What the fuck? Obrobione? A nie zatrzyma? A nie, jest. Sam wziąłem. Brawo ty. Dobra, już jest 13. Kora. No i tu kora się nie wytwarza z tego, niby się... No właśnie. Drewno. Mi się wydaje, że oni wprowadzili jakiś update i... Może rozpoznania się i pisze, że niby od tego, ale... Może nieaktualne. Bo pamiętam wcześniej po ciula było, kurczę, tej kory, jak się robiło właśnie to drewno. A teraz ledwo co mogę zdobyć. Teraz dacie znać, jak było. Jak będzie. Mi. Cześć, Xenox. Witam cię serdecznie. Ja się nigdzie nie chcę wspinać. Daj to wymyślce święty spokój. Tu jest ciemno. Na gdzie no, to już patrz, tutaj sobie obpieca usta, wiesz, na ciepło. Ładnie się, zrobiłam, no, prawda? Ładnie. No. Jeszcze tam. A wchodziłaś na górę? Idź na górę. Jeszcze nie, bo ciemno jest. Ale idź na górę, tutaj po schodach. Ja się boję. No i co? Normalnie wchodzisz, kurde, u mnie to jest tak śmiesznie. O, że latasz? Już teraz nie latam, okej. Okay. No. Ale wcześniej latałem, nie mogłem w ogóle ustać, nie? Na tym. No. Podłodze. Ja właśnie latałem. Ja właśnie się boję, że... Jakiś bug jest łatwy. Co tam słychać u was w ogóle? Opowiadajcie. Czatełki. Ciemno jest na razie. Cześć, Wani! Wani, jak tam rolki? Słyszałam, że pojechałaś dzisiaj do Chorzowa znowu. Do parku. O, patrzcie, Widziuks jeden mądry. Z pochodnią. Ustawiłem świeczki, ale te świeczki to nic nie dają. Jakieś trzeba żylandory postawić ona. Nie wiem, czy się da w ogóle tych żylandorów. Da się. Postawimy za chwilę, tylko muszę stoły zrobić, wiesz? Czekam na dzień, bo chciałem iść do windy zamontować. A czy ty zacząłeś już się budować, czy coś? Czy co budujesz w ogóle, że potrzebujesz te rzeczory? Ja? No. O, a ty, Eru? No patrz, tam się... No przecież tam się widziu zbuduje, zobacz. Tam gdzie kiedy? Poprzednio. Na dworzu. Nie tędy. No widzę, że się buduje, no, faktycznie. A, ponieważ buduję drewniany dom, to już wiem, gdzie poszło to drewno. A ja mogę ładować? Znaczy nie, ja mało brałem, chyba po jednym staku. Nie, no żartuję, przecież po to jest. Tylko trzeba wstawić zawsze, nie? Żeby się robiło następne. Ja tu przywiozłam drewno, to suche właśnie. No, ja właśnie sobie wziąłem stak suchego i zwykłego, żeby mieć na start. To trzeba jak coś nazbierać drewna i do suszarki wrzucić, niech się robi znowu. Aha, mnie się narzędzia popsuły, w ogóle zapomniałam. Tu. Ja już wczoraj przecież skończyłam, bo nie miałam z czym tego robić wszystkiego. Tu. Pada. No cześć Krzysztof, cześć Mlekczuś. O, Mleko do gry wchodzi, graj. No, serwer stoi, a wy nie gracie, lansi to samo.
będzie bić. Będą płacić. O, przestało. Kurde, znowu się spełniły, cholery jedna. Co się spełniło? No, ten na górę wchodzę i te kamienne się zrespią. A, tam. Nakarmiliśmy nasze zwierzątka. A tam chciałaś windę. A, no faktycznie, no będzie pasować. Na dół. Sprawdzić. O, pewnie wszystkim jest. Normalnie jak w tym, jak w grze o Tron. Taka winda. No, mur wielki jest i winda na dół. No. Kurczę, gdzie tu jest stal można zdobyć? Jeszcze nigdy nie widziałem stali w tej grze. Stal robisz z siarki i z żelaza. Aha. Czuć, czemu podziękuję? Musisz zrobić w garnku takie... Jednak. Przenieśliśmy się specjalnie w takie miejsce, gdzie byliśmy ostatnio, żeby każdy miał możliwość się rozbudować. Na własną modłę, że tak powiem. Nie jest to druga strona. W garnku musi zrobić jakiś taki ogień, gdzie coś takiego nie wiem, co się nazywa. Ale siarka się wydobywa, co nie chyba? Ogień chyba się to nazywało. No, jakoś tak. A siarka się wydobywa. No, ale nie pamiętam, z czego się to robiło. Siarka nie wiem, skąd się bierze. No, właśnie też nie. To jest też efekt uboczny chyba od czegoś. A przeczytam w necie może, poszukam. No przeczytaj i zobacz od razu, jak się ten ogień robi, dobra? No, ja i tak muszę czekać na te wzmocnienia to. Zaklepuję 50 sztuk. Wzmocnij. Cześć Greg, no. Witam cię. Tak sobie pomyślałam, że tam za tym wnęką, co jest kuchnia, w sensie tam, gdzie widzicie, jest ta kuchnia zrobiona, można by postawić doniczki i zrobić taką a la farmę z nasion. Fajnie by to tam wyglądało w sumie. Jak myślicie? Bo ten, to na środku będzie ta część wspólna, nie? Ten budynek. To nie jest burza pesku. I co chciałaś? Smoczy proszek czy coś? No właśnie nie wiem, jak to się nazywa. Czekaj, to jest kociołko. Takie do robienia. No, no. Macie stali. Kociołek? Tak jest. To wszystko. Stalowy ogień, okej. O, stalowy ogień. No, to nie smoczy, a stalowy. Jotka, witam serdecznie. No idzie dobrze, tu wczoraj powalczyłam troszkę. Jeszcze mam wejść na górę, zobaczyć, co się stało, bo tam... Aha, to nic się nie stało, tylko kazano mi wejść na górę faktycznie. Wczoraj poprzygotowywałam wszystko, dzisiaj chłopaki dzielnie walczą. Także powoli do przodku. Winda działa, nie wiem pojęcia, nie wiem jak to postawić teraz. No, tu sobie zostawmy, może niech się tu robi tym razem. To. Czemu trofeum, czemu głowa z trofeum jest w tym? W stole, w stanowisku stolarza? Chyba się zabłąkała. I chciałaś wiedzieć, jak się robi ten... No. Aha, no to dwie smoły i siarkę jedną w kociołku. A skąd siarkę? Siarkę się wydobywa w, jakby no, z wykopalisk. Ja właśnie mam mapę. A, czyli siarkę się normalnie wydobywa, okej. Okay. No, i trochę ciężko ją zdobyć z tego, co widzę. Szkoda, że nie ma legendy tej mapy. A, myślę, że też można pewnie gdzieś ją dorwać. No. Ustawiłam więcej wzmocnień, niech się robią. Na, dziękuję, cieszę się, że wam się podoba. dobra, drewno stawione to... Aha, cegły, no ale cegły, chyba że cegły się tu będą robić. A, bo tu się jeszcze metal przepala. Właśnie, już wiedziałam, co mi tu nie gra.
Halo, halo. Jak trzy zostały, to niech się robią. Kamienia mnie teraz trzeba, kamienia. Cóż, jeżeli chodzi o siarkę, to jeżeli, no, wnioskuję, że jest na żółto oznaczona na tej mapie. To znaczy, że mam przerąbane, rozumiem. Tak. A gdzie jest? Bo ona jest, powiedzmy, w drodze do tego naszego starego miejsca. Gdzieś tam na pustyni. A masz ten, koordynaty? To jest, już ci mówię, tu muszę ten sobie patrzeć. 20 OP, tak na przełamanie 20? Tego. Przecież skala ma 17. A to wtedy tu mają inną skalę na tej mapie. I to liczone jest od dołu do góry. Mhm. Aha, no to nie, to nie wiem. To nie mam inną. To czekaj, sprawdzę drugą mapę. Możesz spróbować ewentualnie porównać to miejsce z tym, z tą mapą, no, no, później. To byłoby gdzieś mniej więcej na 6 i J. Tak na, też na przełamaniu. 6 i J. Tam jest taki, tam jest taka rzeczka i tam jest jakby taki alamostek czy coś, jak widać na tej mapie. Niedaleko. No jest, no. I tak właśnie po prawej, czyli tak prawie na tej linii. I tam są, jeżeli to jest, jeżeli to jest siarka, to, to tam są dwa takie źródła. A najwięcej siarki to jest na bagnach tam po prawej całkowicie na wybrzeżu. Na tym brązowym. No. I to tak właśnie na wodzie wręcz. No dobra, ja sobie to oznaczyłam na mapie, no trzeba gdzieś się tak czy siak przejść pewnie, bo bez tego nie da rady zbytnio. No, czy w grze jest jeszcze pseudohistoria? Jest coś tam. Znaczy, zaczyna się od tego, że jesteś powieszony na krzyżu za swoje grzechy. Więc w sumie no już od tego można powiedzieć, że jest jakaś pseudohistoria. Natomiast czy to się jakoś może skończyć? Nie wiem. Tu jest dużo bóstw, są historie takie jak pokazują się duchy i jak wypełnisz to, co one pokazują, to dają fragment jakiegoś zadania na przykład, nie? Czyli właśnie jakąś historię układają, ale czy historia jako tako dla gracza jest, to nie wiem. Tego chyba się nie da. Wani, mówisz, że aż tak źle? No wiesz, ludzie zazwyczaj są jak święte krowy i nie potrafią odróżnić drogi rowerowej od chodnika, także... A z drugiej strony rowerzyści jeżdżą po chodnikach, więc to tak w obie strony jest kiepsko. Z tym naszym podejściem. Siarka też jest na mapie, tam gdzie jest po lewej, takie niebieskie ten... Ta woda takie taka? Duże. No, no, no. Tylko tam chyba jest ciężko się dostać z tego, co kojarzę. No bo by no, trzeba w sensie... to cały, ten cały teren by trzeba było przejść. No. Chyba, że tym wąwozem tutaj. Tylko no, to, tam ja też są jakieś wilkołaki też potem, ale no, no nie są aż tak ciężkie, ale... Dobra, zaznaczyłam też tak. Dobrze, że sprawdziłeś, dzięki. Jezus Maria! Ale mi zawału dostała, nie? Ja pierdzielę. Nie widziałem, no nie. Ja bym zawału dostała. Straszysz niewinną kobietę. Po co człowiekowi Outlast? Jak ma... Ja nie wiem. Jak ma Outlasta w realu. Dobra, to... Jak tam tu wzmocnienie? Dobra, potrzebuję jeszcze 11 wzmocnień i 24 cegły. Patyki są... Tu się wzmocnienia robią. Cegły też. Widzieliście? Widzieliście, do czego mnie doprowadza? No. Jak ja się przestraszyłam. Też na rzecz. No, okrutny i w ogóle. Okrutny, zły i podły.
A, w sumie to mogę tu rzucić, o. Kamienia. Oleju. A do czego się żywicy używa? Do impregnowanego drewna. Aha. Na przykład do ścian właśnie ja potrzebuję impregnowanego. No, też właśnie wiem, bo... Takie te... Chciałam robić, a to impregnowane się robi z suszonego, nie? Mhm. A widzisz, to można by tu włożyć, niech się przetwarza. W sumie, w międzyczasie. Masz sporo suszonego drewna, to wystarczy tylko żywicę i już możesz robić. No właśnie, żywicę też odstawiłam do skrzynki, także ja to tu wrzucę do stołu po prostu i nastawię, nie? No. Dobrze, że ta żywica wypada też z drzew po prostu. No. To nie wiem, czy jeszcze jakieś w kuchni nie zostawiłam. A kuchnię też mamy ładną, prawda? Z szafą. No tak. No. To. A posoka? Co się robi z posoki? Posoka? Ona była chyba... do kociołka tam były jakieś rzeczy i chyba do farb, nie jestem pewny. Tak strzelam na ślepo. Skąd to posokę masz? Posoka jest... Z potworów wypada. No. I też i chyba jak się... Ryby ten smaży, nie? O właśnie, no. I jak się smażyło. Zdawało właśnie, że jak się coś smaży, to ona się tam w tym dużym ognisku pokazuje. Ale po co? Dawać, dawać, będziemy zwierzątka tutaj oswajać. A byliście tam na starej miejscówce? No gdzie, jak niedawno pojedynka. No to trzeba iść po tego gościa. No, trzeba iść. Żeby te godziny nie minęły. No nie, ja nie wiem. To ja się mogę właściwie przejść, bo i tak no ja też mogę, to można stamtąd znowu coś zabrać ewentualnie, niech się to robi tu. No. Chociaż może, wiesz co, wstawiłabym te zwierzaki, niech się zrobią. Ja tylko właśnie patrzę, czy mi tutaj coś się nie robi. Nie, będzie okej, okay. Dobra. Miejsca sporo mam. A to się znowu z korą zostawię. Robiło. Wypadałoby kory nazbierać. Halo drzewo. Dobra. Ta winda tam jest już? Ta. Okej. Okay. Która nie działa. A czemu nie działa? Bo muszę to zrobić inaczej troszeczkę. Ha. Tutaj nie trafia to za bardzo. Tak powinno. Znaleźliście te pióra w końcu? Pióra? Tak, Wiciuk to miał. No bo Eru chyba mi dał. No nie, Eru się... Cześć Rudy! Eru się mnie pytał, czy wiem gdzie są pióra. Mówi, że przed wyjściem tutaj ty robiłeś strzały tam. Na starej miejscówce jeszcze. Więc no. Nie wiedziałam, czy... Czy masz je w kieszeniach, czy wiesz, czy zostały gdzieś w skrzynce. Co tam, Rudy? Co słychać? Co robisz? Przy okazji poszukam tej siarki, może znajdę. A ty już idziesz, tak? Mhm. Aha, no dobra. To możesz spróbować, pamiętaj, tego gościa naładować do fulla czymś. No, no, no. Nie wiem, co tam zostało, co prawda, ale... Świetnie, Rudy. Cudownie. Bardzo ważna informacja.
że niby może trochę. Nie no, żartuję przecież. Tutaj w tym obozie koło nas to oni mocni są, czy nie? Bo nie pamiętam. Nie, jeżeli masz sprawę, to dasz radę. Tak myślę, może byśmy się tam na nich wybrali. Ciuk spobiegł, ale może ty byś poszedł ze mną, Słońce. Ja już raz z nim ja już tam byłem raz. Bo ja bym sobie też pozbierała te swoje, wiesz, te łony. Ja teraz robię windę. Czy tutaj, gdzie jestem, nie mieliśmy tego pierwszego obozu chyba? Czekaj, tak zobaczę. Go... A tutaj nie było siarki chyba? No ty zaznaczyłeś, że tu jest siarka właśnie. No właśnie, tutaj jest ta siarka niby gdzieś i... Mówiłeś, że koło i dokładnie po tej stronie, gdzie jesteś, nie? No, no, no. Tak właśnie szukam, czy to jest na górze gdzieś, czy na dole. No, znacznik tu postawiłam, tak żeby się zgadzało. No, ja też. Dobra, chyba styknie. Jej, no, mamy to. Z koloru tutaj nic innego nie widzę. Kamień. Stwórz. Można kolejce przestawić. O, tak na przykład. O, Izusia, dziękuję ci za subka. 15 miesiąc z rzędu, nie mam pytań po prostu. Mua. Chyba jesteś moim najwierniejszym subskrybentem. Nie chyba, na pewno. No, chciałam postawić te zwierzaki tak stricte z tyłu domu, ale nie wiem, co o tym myślicie, może w innym miejscu jednak. No nie wiem, mi właśnie to obojętne. Może by tak tu na przykład, pod tą skałą? Zbieram to, co się tu urodziło. Jak wam idzie umieranie? Albo nie umieranie? Tak, chyba prędzej powinnam być bardziej optymistyczna w zadawaniu tych pytań, prawda? Kto umiera? No nikt nie umiera, miejmy taką nadzieję. Chociaż jak grają w DBD, to ktoś musi. Już skończone, już nie umieracie. Właśnie, żeby to tu postawić po prostu, gdzieś pod tym. Zobaczymy, czy się uda. Jezu, no się wstrzymał. Czemu się wystraszyłeś? Tego gargulca. Tak ryknął mocno. Ciekawa jestem, jak tam nasz
ten łom, czy się oswoił, czy się nie oswoił. Nie wiem, siarki nie mogę znaleźć. Nie widzę jej tutaj. No. Ogólnie piszę, że no to jest tak jak z węglem i z żelazem, ale jest też pod wodą. No pod wodą to chodzi o to właśnie tam całkiem na prawo. Mhm. No właśnie, jest na tych bagnach, ale tutaj nie mogę znaleźć. Nie widzę żadnego kamienia czy coś. Idę po tego kostka. Jeszcze jak będę się wracał, to jeszcze sprawdzę, może na górze coś jest. Wlazłeś mi pod mebel.